Dzień dobry, na dzisiejszy odcinek mam przygotowane coś specjalnego, a jest to dokładnie tutaj. Jak widzicie, ten pistolet, który trzymam tutaj, potrafi zmieniać grawitację. Na przykład mogę nie podnosić różne bloki oraz rzucać nimi. Tak właśnie działa Gravity Gun. W pierwszym odcinku będziemy go testować. Okej, więc jesteśmy na nowym świecie i co nas tutaj czeka, słuchajcie? Wojtek przygotował dla nas kilka fajnych konkurencji. Co ty tak machasz tym łbem? Zacznijmy od tego, że mamy trzy skrzyneczki. Spodzianka dla każdego taka sama. Co to jest? Jabłuszka to ja lubię. Jeszcze tam oprócz jabłuszek Dominika, było. Zobacz, co ty Dominika mi robisz? Co się dzieje? Latam tobą. Ale zostaw, ja mam mało życia. Czekajcie, jeszcze nie rozpoczęliśmy konkurencji. Dobra, proszę, przepraszam. To nie są bronie do strzelania. O, to jest. Co? To jest. O, trafiła do wody! Co? Co to było? Dawaj, wody, teraz ja, teraz ja. Dawaj, dawaj. O. Ło! Jak lecę. Okej, okay, dobra. Dobra, już nie przeszkadzamy i słuchamy. Słuchamy, co mamy robić, bo zaraz coś. Dominika, no tak. Zostaw tą świnkę w spokoju. Chodź, świnko, proszę, uciekaj. Widzicie tą różową platformę za wami? No, widzimy. Tak. Właśnie z tej różowej platformy będziemy strzelać. Uwaga, uwaga, będziemy strzelać TNT. Będzie wybuchowo! Na tą czerwoną platformę z pochodniami. Cipek, te skrzynki miały zostać na miejscu. Przepraszam. Lecimy na platformę i będziemy rzucać TNT. O, to ja lubię, uwielbiam rzucać TNT. Dawaj, czekamy, dobra, chcę zobaczyć, jak to stawiamy. O, uwaga, okay. Mam trafić tam gdzieś, tak? Tak, tak, tą platformę. Ajajajajaj, dobra, teraz ja. Uwaga! Ho! Ale to TNT, jakby miało wybuchnąć. O! Ale blisko! Ej, idź sprawdź, jak blisko. Leć, leć. Żartowałem. Cyk! O! O! Ale blisko! Dobra, mam szansę, mam szansę. Ale wyjebiliście blisko, dobra, teraz ja. Pyk! Ale to co? Czyli jak ja trafiłam, to ty masz szansę? Trafiłem? No. Wybuchnie. O, wybuchło! Wybuchło! Patrzcie, idźcie, zobaczcie, jak wybuchło. Zobaczcie tylko. O jest! Ej, a złapiesz Dominikę? Nie, nie rzucajcie mną! Ej, to nie byłem ja! Zostaw mnie! Dobra, czemu mnie bijesz? Chamie. Czas na kolejną konkurencję, panie kurczaku. Słuchamy. Chodzi o to, żebyście zbudowali całkiem solidną lepiankę, bunkier na swoim terenie. Każdy ma wydzielony teren czerwonymi kreskami. Dobra, Dominika, ja wiem, co będzie się działo. Będziemy sobie niszczyć budowlę pewnie. Tak może tak? być, ale nie zdradzę jeszcze tych planów. No dobra. Ja ustawiam timer w takim razie i lecimy 5 minut na zbudowanie lepianek. Używamy tylko i wyłącznie tych gravity gun. A, czyli nie możemy zbierać tylko i wyłącznie... Aha, okej, okay, dobra, w porządku. Nie, możecie tylko przesuwać tymi gravity gunami. Są gotowi? I ustawiać... Tak. Dobra, uwaga. 3, 4, start! Start, zaczynamy i... Okej, okay, mam pomysł, co możemy zrobić. Możemy, słuchajcie, zrobić tak, w ten sposób. Najpierw pozbędziemy się tych wszystkich tutaj bloków. Albo najpierw trawy w sumie, bo ona nam przeszkadza najbardziej. Przed chwilą jakaś trawa spadła mi na głowę z IP. Nie zrobiłem tego celowo, żeby nie było. Ej, to jest naprawdę, zostały 3 minuty 41 sekund. Już! Nie. To nie, to jest za mało czasu. To jest za mało czasu, co? Dobra, wystarczy w sumie jedną stronę, że zrobię. O nie, wszyscy mamy takie gówno. Ciężko jest wyciągać bloczki spod ziemi. One się blokują z innymi. Ciężko jest w ogóle zrobić dach. Dach ty robisz już? Chyba sobie żartujesz. Spoko, ja też jeszcze nie mam dachu. Nie mam nic. Ja nie mam ścian nawet. 25 sekund zostało. O nie. Ja tego nie zrobię, nie ma szans. Ta lepianka to jest tragedia. Koniec czasu. Nie, no co to ma być, no? Może sprawdźmy po kolei wszystkie domki, zaczynając IPK od ciebie. Nie, no. Czemu? Zapraszam z kamerą tutaj, no proszę bardzo, tutaj Zipek się postarał. Co, dawałem sobie wszystko. Odpowodne, mogiłę robiłeś? Odpowodne. Jaką, co robiłem? Jak, to wygląda jak mogiła. Jaka mogiła znowu, ja tu to robię. Ten, jak na cmentarzu. Dobra, lecimy dalej, skoro tak. Dominika tu tak kolorowo, ładnie. O ale ładnie jest u Dominiki. Ale ogóle... zobacz, nawet tak się starała, żeby to wyglądało jakoś ładnie. Ja nie mogę, powaga. A i tak zrobiłam domek, coś większego domek, niż mogiły. Tak, ten domek wygrywa jak dla mnie w tej chwili. A czyli Wojtek zrobił słabszy, skoro tak. Zrobiłeś mur, po prostu zrobiłeś mur.
przygotował się na kolejną konkurencję. Aha. Nie, i chciałem wam powiedzieć teraz, jaka konkurencja, jak wygląda. Aha, czyli wychodzi na to, że nie dość, że ja nie wygrałem w tej konkurencji za ładny domek, to jeszcze nawet nie mam muru żadnego, żeby się ochronić. Super, cudownie, pięknie. Trzecia konkurencja polega na tym, że każdy z nas otrzymuje pochodnie i każdy z nas otrzymuje stack TNT. Naszym zadaniem jest zniszczenie baz przeciwnika. Dobra, ja mam pochodnie. Ej, co to jest za cheating? Co to jest za cheating? No, ale o co chodzi? Bo ja tu miałem, tylko jak wy przyszliście, to mi się coś zburzyło. Nie, dobra, już nie będę, przepraszam, dobra. Trzymaj pochodnie, ustaw sobie ją, gdzie ci tylko pasuje. 5, 4, 3, 2, 1, czas start. Dominika, tylko nie na mnie, proszę. Jak to się używa? O tak. O nie! Jakie to jest zarobiste! O, dobra! Dawaj, nie na mnie, Dominika. A kto we mnie niby strzelił? O, ktoś mnie wysadził. Oho, ale ktoś tam dostaje. Pamiętajcie, że nie możecie też wychodzić ze swoją czerwoną linię. Dobra, w porządku. Mi się skończyły pochodnie. Masz, jak to? Skończyły mi się pochodnie, bo wszystkie mi wysadziliście. Aha, jakie on ma zniszczenia tam na tej mapie. O, ale żeś dostał. Ale nie zginąłeś, serio? Wojtek już ma tak rozwalony ten dom, że go się nie da w ogóle tam trafić, bo to jest w dziurze jakieś. Ej, słuchaj Dominika, mam taktykę, patrz. Musisz trzymać to TNT, dopóki prawie nie wybucha i dopiero rzucać. Jak już ma wybuchnąć przed sekundą. Oho, ale ty jesteś... Ile ty masz życia? Nie mam w sumie całe. Nie, już nie mam, tylko pół. O, bardzo dobrze. Leci! O nie. Ej, ja mam najlepszą miejscówek, ma. To masz najlepszą, bo z góry możesz strzelać. Ciężko trafić. O nie! Dostałem! O, co to było? Rozwalony! I Dominika została. O, Dominice się wszystko odbija, bo ja jestem na kurce i nie da się mnie trafić. Tak, no. O nie! Sam sobie walnąłem. Tak, muszę sobie zrobić schodki. Okej, mam schodki. O nie, ja ile ty możesz żyć? Długo i szczęśliwie. O, jest! Dobra, więc co, zaczynamy kolejną konkurencję, ostatnią, tak już? Ale Tak. Ja to jest konkurencja dogrywkowa, dlatego że podsumowując te trzy konkurencje... Ja mam już trzy punkty. No niestety wygrałeś ty, tak, więc zajęłaś pierwsze miejsce. Dominika, przyjmujesz wyzwanie na rewanż? Przyjmuję, a jakie jest? Brzmi rzut zipkiem. Rzut zipkiem polega na tym, że Dominiko rzucamy zipkiem i kto rzuci zipkiem tak, żeby przeżył i żeby zostało mu jak najmniej serduszek. Czekaj, dobra, zaczyna. Dominika, zaczynaj. Niezbyt wysoko, dobra? Dawaj. Jest za wysoko! Leć! O! Wpadłem do wody i straciłem jedno serduszko, nie wiem jak to możliwe w ogóle. Hey, nie wiem jak to możliwe. Dobra. Tak, tu jest woda. Dobra, trzymaj się zipek, trzymaj się, nie wiem czego. Dobra. Nie wiem czego, ale się trzymaj. Dawaj! 4,5 serduszka mi zostały. Dobra, druga próba Dominiki, dawaj. Teraz twoja kolej. Dobra. Go, Dominika. Uwaga. Bang, leć tam. 3 serduszka straciłem. Dobra, Wojtek, teraz ty, dawaj. Dobra, zipek. Uwaga. I... to będzie słabe. 4 serduszka straciłem. Dobra, Dominika, ostatnia twoja próba, dawaj. Musisz. Dobra, to jest ostatecznie i najważniejsza próba. Oj, chyba za wysoko. Nie? O! O! O, 2 serduszka mi zostały! Zostały ci 2 serduszka. O kurde. Nie mogę tego tak zostawić. O ale nie, ale pojedynek. Dobra Wojtek, mam już full serduszek, dawaj. Twoja ostatnia próba. Musisz przebić 2 serduszka. O, to będzie dobre, uwaga. Lot. Chyba pewnie zginę, nie. O, 3,5 zostały. Ty, ale to co, czyli ja, zostało ci najmniej serduszek, jak ja to wam rzuciłam? Tak, Dominika, wygrałaś. Tak, teraz moja kolej. Łapcie mnie. Ciężko jest złapać w locie, jest to chyba niemożliwe.